4 mecze, komplet punktów, 2 siebrane strzelonych, 1 stracona. Można było widzieć, maszyna ruszyła. Ruszyła, natomiast no wiemy, że mamy jeszcze 7 spotkań i tak naprawdę wygrywając wszystkie będziemy mieli pewność, że będzie ten upragniony awans, tak? Więc nie ma co popadać w samozachwyt, tylko część roboty wykonanej. Faktycznie coś drgnęło, wygląda to dobrze, ale jeszcze 7 meczów przed nami. Tylko prezentując się w każdym meczu tak samo, możemy myśleć o dobrym wyniku na koniec sezonu, czyli o awansie. W ostatnich meczach wchodziłeś jako rezerwowy, wcześniej pierwszy plac. Taka rywalizacja w drużynie? To jest na pewno spowodowane rywalizacją. Po części też miała na to wpływ moja kontuzja, która spowodowała, że nie byłem w optymalnej formie. No, myślę, że to na pewno wpłynie dobrze na cały zespół, bo szansę dostali młodzi chłopacy i myślę, że ją wykorzystali, bo wyniki mówią same za siebie. Tak? Zapytać jeszcze muszę, kto będzie trudniejszym przeciwnikiem? Może Komoryń czy Legarz Szabiatów? Ciężko jeszcze w tym momencie mówić. Tak naprawdę naszym największym rywalem jesteśmy my sami. Na tym musimy się skupić. Jeżeli zagramy w każdym meczu na 100%, to pokonamy jednych i drugich i będziemy mogli świętować awans. Natomiast no, do tego droga jest daleka. Musimy to dowodzić na boisku. Zobaczmy się w typowanie. Dzisiejszy mecz. Odra Chemik. 0-3. Dzięki. To jest twój pierwszy, tak powiem, sezon w drużynie seniorów Chemika. Masz okazję teraz grać z doświadczonym zawodnikiem, jakim jest Bartek Ława. Jak się gra z Bartkiem? Myślę, że dobrze. Daje dużo pomocy. Lubi wszystko, co mam robić, jak grać. Pomaga na pewno, więc na pewno jakiś plus jest dla mnie. W meczu z Polonią strzelone 2 bramki. Można powiedzieć, że właśnie zacząłeś strzelać. Szkoda, że nie podała ta trzecia, prawda? No, prawda, ale myślę, że jest dobrze. 2 bramki, tam 15 minut grałem, więc no szkoda, że nie wpadła ta trzecia, ale jeszcze tak musiało być. No, wedle kibiców wpadła. No, też mi się wydaje, że wpadła, ale już nie będę o tym mówił, bo to po co. Zabawmy też się w takie małe typowanie w wyniku meczu. Odra Chemik? 4-0. Dzięki. Walka! Kto wygrywa?